Moi drodzy, w tych pięknych okolicznościach przyrody dziś chciałbym wam opowiedzieć o gościu wyjątkowym. Gościu, który przyjechał do nas z Ameryki Południowej dawno temu i dosyć mocno się u nas zakorzenił. I chyba to jest dobre słowo, właściwe, zakorzenił. Gościu, który tak naprawdę uznawany jest dzisiaj za nasze dobro narodowe. Ziemniak, bo o nim mowa. Jak niektórzy rzeczywiście twierdzą, król polskiego stołu. Jak to się działo na przestrzeni wieków? Historia burzliwa. O tym też wam opowiem. Ale zanim pokażę wam też, co zrobić z ziemniaka, zapomnianą kompletnie cudowną potrawę, to musimy zacząć od rzeczy fundamentalnej. Wykopki przed nami. Gdzie się nie rozejrzę, to wykopki. 100 hektarów pola ziemniaczanego. Jak to zrobić? By wszystko wykopać? O tym opowie też gość, pan Tomasz Jazdon. I do niego się teraz udaje, jest gdzieś tam. Albo tam. Pewnie się zastanawiacie, tak jak i ja, jaki to jest dobry ziemniak. Rzeczony pan Tomasz Jazdon wie najlepiej. Dobry to jaki? Dobry to smaczny i ładnie wyglądający. Bo kupujemy tym, co widzimy, czyli oczyma. Musi być ładna, gładka skórka, o płytkich oczkach. Ale walory smakowe są najważniejsze. Dlatego ziemniaki są podzielone na typy kulinarne A, B i C. A to jest taki sałatkowy, B to jest taki ogólnoużytkowy, C mączysty. Panie Tomku, ile ton w ciągu tygodnia stąd wyjeżdża od was? My jesteśmy w stanie wysłać 30 tirów dziennie. Tyle, moi drodzy, stąd wyjeżdża ziemniaczka, czyli ciągle kochamy ziemniaki, na szczęście, bo to rzeczywiście taki produkt nasz narodowy. Ale zanim o gotowaniu, to jeszcze o tym procesie, co się dzieje z ziemniakiem od momentu, kiedy go wykopaliśmy? Wykopaliśmy, na takich przyczepach przyjeżdża z pola. Ziemniaki trafiają na sortownik, gdzie są sortowane na różne frakcje, w zależności od zapotrzebowania, od tego, co sobie życzy konsument, klient nasz. Możemy to zobaczyć? Oczywiście, bardzo proszę. Ja rozumiem, że sortowanie polega na tym, pewnie wy też doskonale to czujecie, by te kolejne frakcje, czyli mniejsze od większych, oddzielić. Ale to nie tylko o to chodzi, bo jeszcze głębsza idea za tym stoi, prawda? Głównie chodzi o to, żeby nic się nie zmarnowało. Żeby ziemniak za duży, za mały, każdy ma swojego odbiorcę i jakieś przeznaczenie. Te, które są chore, za małe, uszkodzone czy za duże, potem są karmą dla bydła, ewentualnie są sprzedawane na gorzelnie do produkcji spirytusu, ale muszą mieć odpowiednią ilość skrobi, a już jak nie ma innych odbiorców, to trafiają na biogazownię, żeby z nich wytworzyć biogaz. Nic nie wyrzucacie. Także nic się nie wyrzuca, nic. I współpraca z tymi małymi rolnikami, moi drodzy, to warto podkreślić, bo to jest godne podziwu. Takie ziemniaczki kochamy, takie czyściutkie, umyte, takie chcemy kupować później w sklepie. Jak się odbywa ten proces mycia? Czy to jest mycie naturalne, bo one wyglądają po prostu jak malowane? Po sortowaniu trafiają do mycia. Tak. Najpierw są namaczane w wodzie. Zwykłej wodzie. Czystej, zwykłej wodzie, z takim jeszcze odkamieniaczem. Kamienie są cięższe od wody, od ziemniaków, topią się na dole, a ziemniaki lecą do wstępnego mycia. Po tym myciu wstępnym trafiają do szczotkarki, do takiej myjki, gdzie są szczotkowane, dosłownie szczotkowane i tam już używana jest woda ozonowana, żeby zabić wszystkie bakterie, które mogą być na skórce. Po tym ozonowaniu trafiają na suszarkę i dalej już trafiają pod sortownik fotooptyczny, który... Fotooptyczny. Okay. Każdy ziemniak ma zrobione kilkanaście do kilkudziesięciu zdjęć w ułamku sekundy. Wprowadza się dane, ile może być takich uchybień, o jak czarna plama, czy jakieś tam odgniot, odduszenie. I one są odrzucane. I takie ziemniaki odrzucone na tym etapie są tą paszą dla zwierząt, bo one są czyste, bez ziemi, bez niczego, idealnie do tego się nadają. O! I to jest, moi drodzy, ostatni etap. Ostatni etap przed włożeniem na paletę i wysłaniem tirem do sklepu. Dokładnie. Ziemniaczek, który jest idealnie zapakowany, cały proces odbywa się dosyć szybko. 45 minut byliśmy na polu, był kopany, a w tej chwili jest umyty, zapakowany i gotowy do wysyłki. I gotowy do zjedzenia. I do zjedzenia jak najbardziej. Taki świeży jest najlepszy. No i ja wam pokażę, co z tego zrobić. Jest potrawa, o której zapomnieliśmy. Potrawa dosyć popularna na Śląsku, ale wydaje mi się, że w każdym domu, niezależnie od regionu, w ten sposób przygotowywano ziemniaka. W zasadzie doprawiano. Przepraszam za wyrażenie, okraszano ziemniaka. Pan Tomek już działa? Już mieszam, tak. I bardzo dobrze. W mieszaniu jestem ja też całkiem dobry, wszelakiego rodzaju. Ale obiecałem wam potrawę, o której być może słyszeliście, albo być może nawet wasze babcie to robiły, ale kompletnie o niej wszyscy zapomnieliśmy, a pan Tomek nigdy jej nie jadł. Więc będzie to dla niego
potrawa i w pewnym sensie niespodzianka. Chciałbym, żeby była do końca, więc nie mogę pana trzymać tutaj, żeby zdradzić od razu wszystkie szczegóły, bo pewnie pan by się zorientował, co i jak. Zdradzę nazwę. Ciapka pusta albo Punchkraut, kuchnia śląska. Nic mi to nie mówi. I bardzo dobrze. Gotowanie ziemniaków w wodzie, parowanie ziemniaków. Nie wiem, dla pana najlepsze są gotowane w wodzie, czy takie, jakie ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, uparowane w parniku? Ten smak też nie jest mi obcy. No. Zupełnie inaczej smakowały. Prawda? One były ze skórką. Teraz wiem, że wszystkie sole mineralne i te smaki są wtedy zachowane. Mhm. I taki ziemniak zupełnie inaczej smakuje. Zdecydowanie dużo ziemniaków, mało wody. Najlepiej przykryć jest, tak jak się to kiedyś robiło w parniku, jakąś szmatką i uparować. Wtedy parowane w skórce. Tym bardziej, że te są doskonale umyte, prawda? I możemy je wykorzystać, płucząc wcześniej tylko delikatnie w wodzie. To one są naprawdę pachnące. Ziemniaki pachną, mają swój smak. Każda odmiana inaczej smakuje. Odnośnie tych odmian, powiedział pan, że w różnych częściach Polski inne odmiany są preferowane, tak? Głównie chodzi o kolor miąższu. Na zachód od linii Wisły preferowane są ziemniaki o żółtym miąższu, natomiast na wschód o białym miąższu. A jak się zaczęła wasza historia? Bo to firma, moi drodzy, z siódmego pokolenia już, tak? Znaczy, siedem pokoleń przodków naszych jest pochowanych tej miejscowości, gdzie jest firma. W tej miejscowości, gdzie macie firmę. I to w jednym miejscu. Rolnictwem też się zajmujecie długo. My od dziecka byliśmy wychowani w gospodarstwie, takim mniejszym, ale ojciec, rodzice w sumie zaszczepili w nas miłość do pracy na wsi i w rolnictwie. Mhm. I wszyscy jako bracia zostaliśmy i żeśmy postanowili, że wspólnie będziemy przez to życie szli, powiązani z rolnictwem. Trzech braci, dwóch szwagrów. I dwóch szwagrów. I wszyscy razem. Zięć. Teraz już następne pokolenie dochodzi. Dochodzi? Córki, wszystkie? Zięć, synowie? Synowie, wszyscy córki. Pracują razem i się nie kłócą. Święta spędzacie razem? Tak. Cały czas? Cały czas. Kiedy firma powstała? Taka decyzja, żeby wspólnie działać, powstała praktycznie w 89 roku. Najmłodszy taki dobry czas na biznes. Idealny. No. Także ten czas na pewno był takim sprzymierzeńcem. I zaczynaliśmy od różnych rzeczy, od uprawy pieczarek. Jeden z braci miał pieczarki, drugi handlował środkami ochrony roślin. Mhm. Ja produkowałem cebulę i tak dalej, hodowaliśmy świnie, no wszystko, co tylko było możliwe. Kury, mieliśmy nioski, mhm. A stanęło na cebuli, bo uprawa cebuli była taką uprawą, którą można było zmechanizować. O, pięknie. Tak, tak, troszkę tam doprawimy. Zaraz wam powiem, co to jest, żeby było jasne. Coś ciekawego. Także wspólnie działamy od 89 roku. I po kolei dołączali wszyscy i szwagrowie. Każdy się odnalazł w jakiejś innej dziedzinie. Ja jestem rolnikiem, jeden brat pilnuje produkcji, trzeci handluje i sprzedaje. Się wszyscy dogadują i wszyscy żyją w zgodzie. Na przykład jak dochodziliśmy do hali, to pan Tomek pytał swojego brata, czy może wejść do hali, ponieważ na granicy hali, przy drzwiach, kończy się jego jurysdykcja. Dokładnie. Pole, okej, ja rządzę. W hali nie mam prawa głosu. Tak to działa. A propos zasad. Zasadą tego odcinka jest też to, że macie dostać przepis, gotowy przepis. Tego już nie trzeba mieszać. Tak naprawdę to już jest idealne. Mam do pana prośbę, ponieważ tak, ja ziemniaczkami się zajmę, ale kiszoną kapustkę. Jakby pan mógł pójść... I ugotować. Spytać brata, czy możemy. I ugotować na boczku do miękkości. Aha. Ziele, kminek. Według gustu przyprawić. Własnego. To może małą łyżeczkę kminku i 5 ziarenek ziela. Już się robi. Niech to będzie pana gust. Okej. A ja zacznę robić to, co mam zrobić, ale nie może pan tego widzieć. I wrócę. Tak, z gotową kapustką. Do miękkości. Niech pan nie płucze. Dobrze. Dobra, zagadałem pana Tomka troszeczkę, bo wiem, musiałem tutaj, właśnie, uparować ziemniaczki. Sama ciapka pusta. Robiona jest na kilka sposobów. Najważniejszym jednak jej elementem jest tak zwana okrasa. I ona może być robiona jarska. Jeżeli chcecie zrobić jarską okrasę, suszone pomidorki, cebula też się sprawdzi. Cebula pokrojona w kostkę i teraz już klasycznie. Dobra okrasa to po pierwsze wysmażony boczek. Ja dolewam mimo wszystko minimalną ilość oleju, by to się ładnie wysmażało i by tej okrasy było więcej. I najpierw, dokładnie tak jak mówi klasyka, smażymy mięsko. Jak się mięsko wysmaży, nabierze koloru, co zajmie chwilę, dodaję cebulkę i prażę. W tym aromacie, który tutaj za moment się pojawi na patelni. Więc mamy chwilę, ale kapusta gotuje się znacznie dłużej. Błoga cisza. Boczek przesmażony, więc teraz cebula do środka. Taka omasta dobra jest wtedy, kiedy doprawimy ją ziółkiem, najlepiej majerankiem. Troszeczkę więc majeranku. Na wolnym ogniu to wszystko powinniśmy prażyć teraz, aż cebula się troszkę podsuszy, ale... No właśnie, ponieważ mam zaskoczyć pana Tomka, mam nadzieję, że również was, to
to wyjaśniam od razu, co tak pan Tomek tutaj mieszał. Trochę niepotrzebnie, ale chciałem, żeby się czymś zajął. To jest kwas z kiszonych ogórków. Może być, albo z kiszonej kapusty. Możecie wziąć taki, kupić gotowy, albo odcedzić po prostu kapustę. Otóż ciap kapusta, czy też ta kapusta kartoflana charakteryzuje się tym, że są tam kawałki ziemniaków nieregularnie pokrojone, poszatkowane tak naprawdę takim tasakiem, który kiedyś służył do w gospodarstwie. Nie był narzędziem kuchennym, ale szatkowano ziemniaki, płukano kilka razy, a następnie dodawano je do kapusty i gotowano. Idąc tym tropem, postanowiłem pokazać wam, że jest jeden sposób na to, jeżeli chcecie sobie umilić danie, a chciałbym, żeby w mojej tej ciapkapuście, która to jest takim trochę bigosem kartoflanym, coś fajnego pływało. I to fajne możemy zrobić z ziemniaka. Takie skwareczki. Taka chrupiąca, omasta, która będzie sprawiała, że przyjemnie będzie się jadło całą potrawę. Otóż pokrojone, bo wcześniej wyszorowane i umyte, a teraz ze skórką pokrojone ziemniaki. Ja je kroję w miarę drobną kostkę, chociaż staram się zawsze, żeby ona była równiutka. Ładnie wtedy to wszystko wygląda. I następnie takie ziemniaki, bez płukania, od razu przekładam do soku z kiszonej kapusty. Cyk. Rzeczą jasną jest dla tych, którzy gotują, że to jest zbrodnia i te ziemniaki po prostu nie mają prawa się ugotować. A czy one się ugotują? Po 25-30 minutach ugotują się w bardzo specyficzny sposób. Będą chrupiące, będą takie al dente, pomimo długiego procesu gotowania. To jedna z tych potraw, od której mogą zacząć wszyscy ci, którzy się uczą gotować. Bo te ziemniaki się nie rozgotują nigdy. Ale będą takie al dente, będą troszkę takie odębiałe, będą przyjemnie chrupały później w gotowej potrawce. Więc jeżeli to może być doskonałym dodatkiem do rybki, do mięska z grilla, wrzucacie, doprawiacie, niech to będzie majeranek, ale tak naprawdę nic więcej nie potrzeba. To już jest gotowe. Więc teraz ziemniaczki, 20 minut i powinny być gotowe. Ziemniaczki zrobiły się szkliste. To znak, że już są obgotowane, to takie luźne spostrzeżenie. Nie możecie tego traktować w stosunku do gotowania klasycznego, czy też parowania, takiego jak tutaj, bo te są mięciutkie, a te są chrupiące, ale przyjemnie kwaskowe. Pachną, mają aromat kiszonki. Dobra. Idzie pan Tomek. Proszę bardzo, ugotowana, przyprawiona. Musimy tę kapustę teraz, bo taka jest idea zrobienia dobrej ciap kapusty, ale to zadanie dla pana, dobra? Żeby nie było tak, że tylko ja coś zepsuję. To jest dosyć proste. Znaczy tak, trzeba utrzeć ziemniaki, bo zasada była taka, że robimy z ziemniaków pire, a do tego dodajemy kapustę. W proporcjach mniej więcej na kilogram ziemniaków 0,7 kilograma kapusty. Ale one są dowolne. Możecie pamiętać też, i chyba dla mnie taka jest najlepsza proporcja, 1:1. Wtedy te ziemniaczki pachną tą kiszoneczką, ale my mamy też ten wentyl bezpieczeństwa, w zasadzie tę okrasę, którą dziwną zrobiłem tutaj w rondelku. Więc odciskamy troszeczkę, dobra? A ja będę ucierał w takim razie. Ziemniaczki razem ze skórką, z tą pachnącą skórką. I znowu, nie robię pire, ale dodajemy takie ziemniaki, które nie będą w całości roztarte, tylko będą to kawałeczki razem wymieszane z kapustą. Kminek zostaje. Jeśli chodzi o kapustę, ziele angielskie, liść laurowy, wyrzucamy. Cyk. Apetycznie wygląda to danie. No właśnie, i to jest, kochani, dosyć ciekawe spostrzeżenie, bowiem, no nie wiem, czy to widzicie, ale no, wygląda tak, jak wygląda. Lepiej wygląda chyba, niż by miało być zrobione z pire ziemniaczanego, dlatego tego pire nie robię. Sól i pieprz. Panie Tomku, to już będzie wspólna robota. Sól? Troszeczkę, bo będzie jeszcze tutaj dużo soli. Pamiętajcie, że ilość soli zależy od tego, jaką macie kapustę, jak ją mocno obgotowaliście. Dobra, i teraz tak. Jakby pan mógł sięgnąć po tą dużą miskę, podamy to dokładnie tak, jak się podawało kiedyś na polskim stole. Misa i ciapka pustka ląduje tutaj. Cyk, troszkę ją tak rozrzucę, żeby było elegancko. O. I teraz musicie się mocno trzymać, bo wykończę okrasę. Zobaczcie, obgotowane w kwasie ziemniaczki, połączone naprawdę z jarską albo taką klasyczną omastą, jaka jest tutaj na patelni. To jest coś, co spowoduje, że ta ciapka pustka będzie wreszcie
idealnie wykończona. Pana najlepsza, ulubiona potrawa z ziemniaczka? Której mi nie wolno jeść. Dobre frytki. Naprawdę? Ale do tego potrzeba dobrego ziemniaka. Aha, dokładnie. Jaka odmiana? A, to już muszą być innowatory, ewentualnie jeszcze inne. O matko. Wtedy kolor jest nieistotny. Tylko... Warunki, w jakich był wyprodukowany, tak żeby była skrobia niestukrzona, żeby był biały po wysparzeniu. Mhm. Wiele czynników na ten smak wpływa. Ale powiem, że w tej chwili mamy powrót do tego, co polskie i zapomnieliśmy, że polskie odmiany są najsmaczniejsze, czyli te, które były wyhodowane w naszym klimacie, dla naszych gleb, one wracają do łask, mimo że mają pewne takie niepotrzebne, głębokie oczka albo nie taki kształt, ale smakowo biją wszystkie. Tak, te odmiany wyhodowano, żeby były ładne dla oka, ale te, które teraz będziemy sprzedawali do Lidla, to są polskie odmiany z nowej generacji hodowli i smakowo będą biły wszystkie. Tak samo polecamy smakowo je. Właśnie pobije, mam nadzieję, pana Tomka ta potrawa. Smaczny widok. Próbujcie, zróbcie, napiszcie w komentarzach. Dajcie znać, być może odmianę, której ja powinienem spróbować, którą wy sobie niezwykle cenicie. Możecie posypać koperkiem, natką pietruszki. Ja miałem w domyśle też i w planach dodać tutaj koperek, ale nie będę tego psuł. To ładnie pachnie, jest majeranek, wszystko się zgadza. Fachowo udekorowane. Może fachowo nie, ale... Nie, jest fajnie. Łapka w górę, subskrypcja i jedzcie ziemniaki. To naprawdę nasz narodowy produkt jest i będzie. Być może dzięki wam. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, żebyśmy sobie to jasno powiedzieli. Bo wszyscy się w pewnym momencie zaczęli bać ziemniaka. Ziemniak nie tuczy. To my tuczymy ziemniaka. I od nas zależy, z czym go podamy. Ponieważ jesteśmy na wakacjach i nikt nas nie widzi. A kto panu zakazuje jeść tych frytek? Żona. Jeżeli troszkę trzeba posolić, to... O. Jak ten kiszony? Świetny. Chrupie, co? Tak jak mówiłem wcześniej, to jest takie danie nieznane w Wielkopolsce, ale godne polecenia. Ekspert wam powiedział. No i? Ale ziemniak kiszony to jest naprawdę coś innego, wyjątkowego.